Cześć, witajcie. Przeprowadzę dla Was krótkie szkolenie dotyczące tworzenia grafik w programie Canva.com. Jak wiadomo, obraz sprzedaje lepiej niż 1000 słów, więc warto postawić duży nacisk na tworzenie fajnych grafik, które wykorzystam w social mediach. Ja od pewnego czasu działam intensywnie w social mediach. Przepraszam. Działam networkowo, więc tym bardziej mam duże zapotrzebowanie na różne fajne grafiki, które zainteresują potencjalnych odbiorców, które mogę sam sobie szybciutko stworzyć i nie muszę do tego angażować jakichś osób zewnętrznych, nie muszę tego zlecać grafikowi ani innym osobom. Mogę po prostu sam szybko sobie stworzyć potrzebne grafiki. Ja wiem, że jakiś czas temu miałem z tym jakieś problemy, korzystając z innych aplikacji. Nie zawsze byłem z tego efektu zadowolony. Z programem Canva też miałem do czynienia dużo czasu temu. Jednak ogrom funkcji, które program oferuje, jakoś za dużo tego wszystkiego było, nie do końca się w tym odnajdywałem. I po prostu pracowałem na innych narzędziach. Tak miałem do czynienia z jednym czy dwoma szkoleniami, które bardziej mi to nakreśliły wszystko, pozwoliły, że opanowałem w jakimś tam stopniu ten program i mogę sobie teraz takie graficzki tworzyć. Także pokażę Wam tutaj na prostych przykładach, jak szybko stworzyć potrzebne grafiki. Oczywiście trzeba sobie założyć konto na Canwie, można się też zalogować przez swojego Facebooka, możliwości jest wiele. Polecam zainteresować się wersją Pro. Jest to koszt tam plus minus 11 euro miesięcznie. Ale powiem tak, jeśli się zacznie dużo z tego programu korzystać, jest to bardzo opłacalne. Przede wszystkim nie musimy wyszukiwać grafik bezpłatnych czy płatnych, nie musimy tam przeglądać dostępnych elementów, które są i płatne, i bezpłatne. Zajmuje to sporo czasu, więc mają wersję to Pro. Mamy już wszystko dostępne. Szybciej wyszukamy fajne, ciekawe grafiki. Nie musimy korzystać gdzieś tam z serwisów zewnętrznych. Mamy to po prostu wszystko dostępne w tym programie. Więc ja po 3 czy 4 miesiącach użytkowania tej wersji bezpłatnej przesiadłem się na wersję Pro i jestem zadowolony z tego wyboru. Dodatkowo możemy sobie stworzyć taką grupę 5 osób, które zaprosimy też do udziału tutaj w tej Canwie Pro. Zminimalizuje to nam nasze koszty. A co za tym idzie? Na przykład nasz zespół będzie miał też dostępną wersję Pro. Ale dość już tego gadania, przejdźmy do działania. Stwórzmy pierwszą grafikę taką na potrzeby Facebooka. Przede wszystkim musimy się zalogować. Ja już tutaj jestem. Klikamy Otwórz projekt i wyświetli się nam lista najpopularniejszych dostępnych formatów. No wiadomo, grafiki mają różne formaty, różne social media mają swoje formaty graficzne, wielkości tych grafik. No ja wtedy się skupię na Facebooku, więc sobie stworzymy wpis na Facebooku. On ma taki czas 940x788 pikseli. Jest to wielkość też odpowiednia dla Instagrama. Także klikamy sobie. Chwilkę trzeba poczekać. No i tutaj wiadomo, tu już mamy pole, które odpowiada wielkości naszej grafiki. I teraz tak, no wiadomo, potrzebne nam jakieś jest fajne zdjęcie. Możemy sobie przesłać zdjęcia. No tutaj wiadomo, otworzyłem jakieś różne grafiki, więc sobie pododawałem różne tam swoje grafiki. Możemy kliknąć prześlij. Wybieram urządzenie, z którego tutaj chcemy przesłać. No wiadomo, to każdy z tym poradzi. Ale chcę wyszukać sobie na przykład grafikę dotyczącą pracy online. Wciśniemy wyszukiwarkę. Praca online. No i widzimy, że mamy bardzo dużo ilość zdjęć. Ale sobie wybierzmy to. Wiadomo, ta grafika jest mniejsza niż obszar tutaj roboczy. Obszar grafiki domyślnej, więc klikamy
Zaznaczamy to zdjęcie i wybieram ustaw obraz jako tło. OK. Teraz dodajemy sobie tekst przykładowy. Mamy tak, dodaj nagłówek, to będzie tekst dużej wielkości pogrubiony. Podtytuł, mniejsza treść, można dawać napisy takie ozdobne. Na przykład wybierzmy sobie ten. Zaznaczamy. Zrobimy sobie jakiś test, na przykład. Musimy sobie pomniejszyć tyła, ten za górny róg. O, mamy coś takiego. Ja bym chciał dodać inną treść. Odpowiedź. No i tutaj widzimy, że trochę ten tekst zlewa się z tym zdjęciem. Może być troszkę nieczytelny dla naszych odbiorców. A wiadomo, grafiki muszą jednak spełniać swoje zadanie. Więc musimy jakieś tło tutaj dodać. Czyli klikamy w zakładkę elementy. No i tu się wyświetlają wszystkie, które ostatnio używałem. Ja na przykład lubię ten element. Tylko że zmienimy jego pozycję. Obrócimy. 80 stopni. Tak. Tutaj troszkę dostosujemy. Przeciągamy. OK. Cześć, już nam się tutaj dzieje. Teraz tak, dopasujemy sobie kolor tego elementu. Czyli klikamy na ten element. Tutaj w tym okienku wybór kolorów i teraz tak, mamy dostępne kolory marki, mamy kolory, które mają tutaj, są składowe kolorami ze zdjęcia. Nie wiem, czy taki, bo taki, albo taki. Myślę, że tutaj coś w czerwieni mogłoby być. No ale teraz taka flaga nam się zrobiła, więc robimy trik. Kolejny zaznaczamy. Tutaj w prawym górnym rogu mamy też różne ikonki do wyboru. Różne opcje i wybieram opcję przejrzystość. Łapiemy to suwak. Możemy sobie rozjaśnić to tło. OK. Możemy sobie przemieścić. Teraz klikamy z powrotem na nasz tekst. Tu możemy sobie wybrać rozmiar czcionki. 32, 33. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj 56 będzie odpowiednia. Jeszcze mam się tutaj coś nie tego. Więc klikamy jeszcze raz na ten nasz element graficzny. Klikamy prawy. Robimy przesuń na dół. Już jest bardziej widoczne. Klikamy na nasz tekst i wybieramy kolor tego tekstu. OK. Możemy sobie wybrać kolor biały, na przykład tekstu. Żółty, czarny, zastanówmy się tutaj kolor biały, możemy dodać sobie efekt na przykład, tutaj, o, takie rozmazanie. Nawrócenia. O,
Możemy też zmienić ten kolor tego elementu graficznego. No możliwość, na pewno mamy multi dostępny. Możemy usunąć ten napis test. Możemy też troszkę zjaśnić to zdjęcie w tle, które mamy, więc klikamy na nie. Klikamy przejrzystość. Jest już trochę jaśniejsze. Ten kontrast już jest inny. Tu jeszcze możemy zmniejszyć rozmiar tych czcionek, tego napisu. No i tak mamy stworzoną naszą pierwszą grafikę. Naprawdę możemy tutaj dodawać multum różnych efektów. Możemy sobie szukać elementy. Ikonkę, ramkę okrągłą na przykład, czy jakieś logo, czy inne. Możemy jakąś ikonkę dodać. Tutaj na przykład coś takiego. No jest naprawdę ogrom możliwości. Albo ikonkę myszki na przykład. O, cyk. Czerwone możemy zrobić. Możliwości jest naprawdę full. Tylko posiedzieć godzinkę, dwie, rozgryźć te wszystkie możliwości, te wszystkie opcje i można działać. Pobieramy sobie tutaj sugerowany typ pliku, to jest PNG. No i sobie tam jako test zapisujemy. Chwilkę czekamy, czy nam tam grafikę przetworzy. No i oto mamy. I to tyle. Grafika oczywiście jest już zapisana w naszych projektach, w sensie ze strony głównej i wyświetlić sobie wszystkie projekty, które się robiło. No jest tu trochę różnych projektów, które tam robiłem, więc działamy. No to co, wszystko.